Cześć wszystkim, to Pola z tej strony, humanista na giełdzie blogspot.com. Dziś nagranie na prośbę Marcina, który odezwał się do mnie, był ciekaw mojego zdania na temat gry na kontraktach terminowych w perspektywie troszeczkę dłuższej, ponieważ on, znaczy, troszeczkę dłuższej niż on gra. On jest intradayowcem. Był ciekaw, czy jest ciekaw, jak to wygląda w perspektywie kilku dni. Kilku sesji, wspominał o trzech, czterech, natomiast ja myślę, że tutaj spokojnie możemy mówić o troszeczkę dłuższej perspektywie. Także to wideo jest głównie dla niego, natomiast myślę, że może się przydać również w kontekście obecnej sytuacji na wykresach. Też spróbujemy jakoś tam pewne kwestie poruszyć. To jest oczywiście wykres kontraktu na indeks, najbardziej płynna seria. Czyli U10, wygasająca we wrześniu, w trzeci piątek września. Dane ściągnąłem z parkietu, ponieważ mój broker dostarcza mi dane intraday tylko z kilku ostatnich dni, tam z bodajże 20, natomiast w tym wypadku będą potrzebne troszeczkę starsze dane. No i właśnie, patrzymy na kontrakt na indeks, natomiast to nie jest w tym momencie coś, na co ja patrzę w pierwszej kolejności. To nie jest instrument wiodący. Instrumentem wiodącym są oczywiście, czy nazwijmy to podmiotem wiodącym, są Stany Zjednoczone. Dlatego też myślę, że trzeba się przenieść na stronę freestockcharts.com, z której korzystam właśnie pod kątem tego, żeby śledzić Stany Zjednoczone. No i moją analizę, mój sposób analizy stanów jako wiodących oddają te zakładki, czyli mamy perspektywę dzienną, perspektywę godzinową i perspektywę pięciominutową, czyli typowo intradayową. Właśnie tak na to patrzę. Nie uważam, że to jest ważne. W literaturze również się to nazywa, czyli tam multiple time frame, czy Elder to nazywał triple screen. W każdym razie, żeby mieć po prostu świadomość szerokiego obrazka, żeby wiedzieć, co się dzieje na szerokim wykresie. Później patrząc na wykres godzinowy i ostatecznie przechodząc, czy na przykład zajmując pozycję typowo na wykresie intradayowym. Ja w tym momencie również to stosuję, uważam to za bardzo dobrą rzecz, za bardzo dobrą drogę do podejmowania decyzji na giełdzie. Także no, tym tropem dzisiaj pójdziemy. Jak widzimy, w tym momencie indeks S&P oczywiście jest na pewnym oporze technicznym. Można uznać, że się od niego odbiliśmy. Mieliśmy trzy sesje spadkowe. Dzisiejsza sesja troszeczkę już wątpliwości wprowadziła, ponieważ to nie była czysta sesja spadkowa, tylko dzień zewnętrzny. Także rano podbicie w górę, po czym zjazd w dół. Co na najbliższe dni? No na najbliższe dni będę się upierał przy spadkach. To znaczy nie tyle będę się upierał, co po prostu jestem przekonany, że to jest prawdopodobny scenariusz. Oczywiście różnie się patrzy, czyli pierwszy punkt analizy to jest tak, szeroki wykres, jak wiemy, rośnie. W tym momencie troszeczkę wyhamowaliśmy. Wykres średnioterminowy spada. Tutaj widzimy, możemy sobie porysować jakieś kreski. Widzimy po pierwsze właśnie niższe szczyty, niższe dołki. Tutaj obstawiałem krótką pozycję. Krótka pozycja w moim przypadku doszła do skutku, ale strzeliła na stopie. Natomiast no, coś nam się mogło zmienić, ponieważ w tym momencie wybiliśmy się z trendu spadkowego. Ten wierzchołek został zniesiony, już poszliśmy troszeczkę wyżej, więc również w perspektywie swing tradingowej, takiej jeszcze krótszej, możemy powiedzieć, że w tym momencie jesteśmy w jakimś tam odbiciu wzrostowym. No właśnie też pytanie, czy jesteśmy w odbiciu wzrostowym, czy jedynie w korekcie wzrostowej? Czy teraz będziemy szli w górę i należy się kierować na długie pozycje, czy kierować na krótkie pozycje? To jest fundamentalna decyzja, ponieważ no, w perspektywie swing tradingowej, czyli grze na kilka dni, na czasami kilkanaście dni, zaleca się zajmowanie pozycji tylko w jednym kierunku. Czyli nie łapiemy wszystkich zygzaków w górę, w dół, w górę, w dół, w górę, w dół, ponieważ tutaj skuteczność może nam spadać, natomiast orientujemy się, jaki jest dominujący trend. Po czym gramy dopiero w tą stronę. Temu też służy właśnie ta analiza wieloekranowa, analiza wielu time frame'ów.
No i w tym momencie jest problem, ponieważ można się zastanawiać, czy się wybiliśmy z trendu spadkowego średnioterminowego, czy już zapoczątkowaliśmy trend wzrostowy, który tam będzie dalej szedł nie wiadomo dokąd, czy to jest po prostu krótkie wybicie, incydent, tym bardziej potwierdzony oporem technicznym, i w tym momencie polecimy w dół, znosząc nawet te wierzchołki, czy na przykład robiąc to z jakimś zygzakiem. Także no, różnie można patrzeć. Ja też troszeczkę przyznam, że jestem skołowany, nie wiem, która pozycja jest wiodąca. W tym momencie no, ja uznałem, że można to zrobić na krótką pozycję. No, czas pokaże. Na razie może nie o tym. Przechodząc dalej, czyli próbując jakoś grać, Marcina interesowała perspektywa właśnie 3-4 dni. Uważam, że właśnie takie momenty zwrotne są istotne, natomiast na wykresie dziennym nie są zawsze dostrzegalne, dlatego warto się przenieść na wykres godzinowy, on jest tutaj dużo ładniejszy. No i co widzimy na wykresie godzinowym? Przede wszystkim to, że tutaj no to jest specyfika S&P i w ogóle Stanów, że jest mało luk. Oni nie muszą się za mocno odnosić do innych, dlatego też u nich jest mało luk, co nam pozwala prowadzić pewien typ analizy, czyli patrzymy typowo pod kątem price action. Ja uważam to za bardzo jakieś takie ciekawe, czy może nawet skuteczne, bądź dobre podejście. No tutaj różnie można to nazywać, natomiast patrzymy po prostu price action, czyli co się dzieje w perspektywie godzinowej, przyjmując, że to są nasze trendy. Patrzymy, czy są nowe wierzchołki, czy nie ma nowych wierzchołków. Dlatego też, no myślę, że prosta analiza. Jest jakiś wierzchołek, nowy wierzchołek, wyższy wierzchołek. Widzimy dwa wierzchołki, z których każdy jest jeden wyższy od drugiego. Tu również mamy, to jest formacja 1, 2, 3, czyli tutaj mamy cyferkę 1, tu mamy 2, tu mamy 3, po czym przebicie wierzchołka 2, przebicie tego poziomu wyznacza nam wzrost. Najprostsza analiza. Zajęcie długiej pozycji. Tu widzimy kolejne swingi, takie intradayowe, swingi godzinowe. Za każdym razem one są wyższe od poprzednich. To nam oczywiście konstytuuje wzrosty. Dopóki one nie zostaną zachwiane, czyli sygnałem, który może tutaj nam sugerować jakieś potencjalne odwrócenie, jest nieutworzenie nowego wierzchołka bądź utworzenie niższego dołka. Widzimy, że w tym wypadku jest nowy wierzchołek, jest wyższe low, czyli teoretycznie tutaj również mogliśmy iść w górę i wtedy byłoby wszystko ok. Natomiast w tym momencie nie było, w tym punkcie nie było odwrotu, nie było wybicia w górę, natomiast było wybicie w dół. Także z taką najprostszą logiką możemy przyjąć, że przebicie tego wierzchołka to jest albo zamknięcie długiej pozycji. A jeśli uważamy, że dobrze jest zostawać cały czas na rynku, no to odwrócenie na pozycję krótką. Co dalej? No oczywiście kolejny wierzchołek, tutaj jakieś prowadzenie stopów, no to najprościej można skomentować, czyli po prostu pod wierzchołkami, pod tymi intradayowymi wierzchołkami. No i mamy coraz niższe wierzchołki. Tutaj również sytuacja się pięknie rozwija. To jest korekta, po czym nagle nie tworzymy nowego spadkowego wierzchołka, natomiast tworzymy wyższy wierzchołek. Gdzie stoi stop loss? No oczywiście stoi na tym poziomie. Także no już tutaj też według zwolenników, według naszych preferencji, czy gramy kierunkowo tylko w jedną stronę, czy gramy w obie strony, czy po prostu odwracamy pozycję. I ta sama sytuacja. Czyli wierzchołek, 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 wierzchołek i tak dalej, i tak dalej. Widzimy, że to się odbywa dosyć płynnie. No i właśnie w tym momencie również niezdolność do utworzenia nowego wierzchołka, utworzenie jakiegoś swing low krótkiego, po czym przebicie tego swing low, odwrócenie pozycji bądź zamknięcie pozycji długiej, czekamy na kolejny setup wejścia. W zależności od tego, jak preferujemy setupy wejścia, ponieważ też może to być setup wejścia ustawiony na świeczkach dziennych, może być to setup ustawiony na świeczkach godzinowych, czy nawet jeszcze drobniejszych. Tutaj również, no jakieś niższe wierzchołki, nie chcę już tak dokładnie tego opisywać,
W każdym razie, przechodząc do bieżącej sytuacji, widzimy, co się dzieje, czyli mamy wierzchołek, jakieś tutaj zejście w dół, powiedzmy, że tutaj. Kolejny wierzchołek, ale już nie wyższy, czyli już nam tutaj się robi zawahanie w kierunku trendu spadkowego, przebicie tego poziomu, ewentualna krótka pozycja. Także na razie tyle, kończy mi się czas na YouTube'a, także za chwilkę wracamy w drugim wideo.